Meteoryty znajdowane w Polsce bardzo często i bardzo szybko ulegają zmianom powierzchniowym, ponieważ większość meteorytów, które spada na Ziemię, są to chondryty zwyczajne, zawierające żelazo, bardzo szybko rdzewieją, zmieniają swój wygląd, nie są już takie czarne jak zaraz po spadku. Dlatego wiele meteorytów jest potem w różny sposób czyszczonych. Jakiej metody ja używam do czyszczenia meteorytów? Mam tutaj specjalny płyn, w którym ten meteoryt przez miesiąc czasu będzie moczony w takim naczyniu. Po miesiącu czasu te różne minerały, które oblepiły meteoryt, dzięki temu płynowi rozpuszczą się i ukażą skorupkę obtopienną, którą meteoryt posiadał zaraz po spadku. A tak wygląda meteoryt po 30-dniowej kąpieli w specjalnym płynie. Oczyszczony meteoryt wysyłam do Marcina Cimały, będzie cięty na płytki, a dzięki temu również obejrzymy, jaką ma strukturę wewnętrzną. Po przecięciu meteorytu widzimy struktury typowe dla meteorytu kamiennego. Widoczne są chondry, brekcja oraz blaszki metalu. W poprzednim odcinku zwracałem uwagę, na jaki kolor kamieni oraz innych obiektów powinniśmy zwracać uwagę, będąc na spacerze. Zgromadziłem tu na stole dwa rodzaje kamieni, czarne oraz rude. Tego typu meteoryty miałyby kolor zaraz po spadku. Jak wspomniałem w poprzednim odcinku, meteoryty w Polsce bardzo szybko rdzewieją i zaczynają mieć rudy kolor. Jeżeli zauważymy w terenie obiekt czarny lub rudy, który zwrócił naszą uwagę, warto go najpierw sprawdzić magnesem, czy przyciąga magnes ten obiekt, tak jak w tym przypadku. Warto wtedy go podnieść, warto wtedy go oczyścić, warto go umyć, żeby potem zwrócić jeszcze na niego uwagę poprzez szkło powiększające. Dzięki temu będziemy mogli zobaczyć, czy taki obiekt posiada skorupkę obtopienną, czy posiada regmaglipty. Kolejnym udogodnieniem w tego typu poszukiwaniach może się okazać mały pinpointer. Dzięki temu, że meteoryty zawierają dużą ilość żelaza, taki pinpointer będzie na to reagował. Jeżeli będzie zawierał tylko tlenki żelaza, nie będzie na nie reagował i ułatwi nam to rozeznanie, czy dany obiekt zawiera żelazo, czy warto na niego zwrócić uwagę. Najpierw sprawdzę czarny obiekt. Jak widzimy, tylko jeden obiekt zareagował, odkładamy go na bok. Teraz sprawdzę rude obiekty. Ponownie odkładam te, które zareagowały. I chociaż wydaje nam się wzrokiem, że te czarne kamienie posiadają skorupkę optopienną, to nie reagują na pinpointer i możemy je wyeliminować z naszych poszukiwań. Podobnie tutaj widzimy bardzo duże, ładne, rude obiekty. To są dwie szlaki. Widzimy, że były używane w produkcji. Widzimy tutaj dziury po gazach, ale nie są to meteoryty. Niektóre obiekty, które reagują na pinpointer, mogą to być tego typu obiekty. Są to rudy dodarniowe, mniejsze lub większe. To jest cegła, która również zawiera związki żelaza. Meteoryty są twarde i trudno byłoby nam je przełamać. Jeżeli są to rudy, które mogą być również jakimś koksem, powinno dać się przełamać. Jak widzimy, dało się przełamać. W środku jest tutaj widoczny koks, który obrósł minerałami. Bardzo często posiada taki zapach gazowy, a biorąc pod szkło powiększające możemy zobaczyć, jaką ma strukturę wewnątrz. Również będą widoczne małe, drobne dziurki po bąblach gazowych. Inną metodą, którą możemy sprawdzić tego typu obiekt, jest przeszlifowanie go na papierze ściernym, żeby sprawdzić, czy jego struktura wewnętrzna jest podobna do struktury meteorytowej. Potem oczywiście używamy szkła powiększającego, żeby sprawdzić, jak on w środku wygląda. Przeszlifowałem ten obiekt na papierze ściernym, teraz zobaczę go przez szkło powiększające. No, widać, że jest to ruda darniowa, nie jest to meteoryt. Jeżeli znajdziemy większy obiekt, nie używamy papieru ściernego, ale możemy za pomocą młotka odtrącić kawałeczek i sprawdzić, jaką ma strukturę wewnętrzną. Oczywiście używamy do tego szkła powiększającego. I dzięki temu będziemy mogli zobaczyć, czy ma taką strukturę jak meteoryt, czy jest to tylko zwykły kamień. Jeżeli nie uda nam się zrobić przełamu, bo obiekt jest bardzo twardy, należy go po prostu przeciąć, przeszlifować, żeby zobaczyć, co ma w środku, ponieważ wnętrze może nam dużo powiedzieć, czy to jest zwykła skała, czy inny minerał, czy jest to meteoryt. Osobiście, jeżeli znajduję obiekt, który jest bardzo podobny do meteorytu, ale nie ma możliwości przecięcia go i sprawdzenia, co ma w środku, wysyłam go do Marcina Cimały. Cześć Januszu, dostałem te dwa twoje bardzo ciekawe okazy. Tu mam taki pięteczkę meteorytu pułtuskiego znalezioną w 2007 roku i te twoje okazy wyglądają, no, trzeba przyznać, że dość podobnie, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, a także bardzo mocno ciągną. No, tu mam magnes neodymowy i magnetyzm jest dość wyraźny. No, albo jest to właśnie jakiś złom, jest to jakiś żużel lub coś w tym stylu, no, albo są to meteoryty. No, ten nawet można powiedzieć, że troszeczkę za mocno ciągnie. No nic, przypnę te okazy na pół i się przekonamy, co to jest. No cóż, moi drodzy, okazało się, że nie są to meteoryty. Pierwszy z okazów wygląda... No jest to jakiś kawałek metalu był to. Troszeczkę z niego tutaj zostało. Ten metal, jakiś kawałek żelaza zwietrzał, otoczył się rdzą, związał piasek, w którym leżał w ziemi i po prostu zrobiła się taka kulka. Natomiast drugi z okazów no, wygląda na jakiś kawałek jakiegoś żużla, ponieważ jest bardzo dużo dziurek w tym okazie. No po prostu żużel, no kawałek jakiejś szlaki z pieca, z dymarki, no, albo jakiś kawałek bazaltu. Nie wiem, czy w Pułtusku są bazalty. Natomiast bardziej to prawdopodobne jest, że jest to jakiś kawałek przemysłowego złomu, jedno i drugie. Także niestety okazy fajnie wyglądały, ale niestety meteoryty to nie są. Wyglądają praktycznie identycznie jak pułtuski, są ciężkie, zardzewiałe, przyciągają, ale niestety w środku jest kicha. Także tyle, oddajemy głos do studia pana Janusza. Polecam również stronę internetową dotyczącą identyfikacji meteorytów oraz film Marcina Cimały pod tytułem Meteoryty bez ściemy, gdzie Marcin pokazuje, jak wyglądają meteoryty znalezione w Polsce, a jak nie powinny wyglądać. Na co powinniśmy zwrócić uwagę. Podsumowując dzisiejszy odcinek, możemy powiedzieć, że wiemy już, jak wygląda meteoryt, który spadł wiele, wiele lat temu. W kolejnym odcinku chciałbym opowiedzieć o wykrywaczach metali, za pomocą których możemy szukać tego typu obiektów.